Pierwszy raz znalazłem się w takiej sytuacji. No, jest mi bardzo miło, że zarówno prezydent, który wystąpił z wnioskiem, jak i kapituła, jak i Wysoka Rada tak wysoko ocenili moją działalność. Co naturalne jest w takiej sytuacji, że obejrzałem się do tyłu, na te lata, które ocenialiście moją działalność. Tą działalność społeczną tak sobie umownie przyjąłem początek tej działalności. 1944 rok, kiedy na polanie przed hutą szkła zebrała się grupka młodych chłopców, z którymi spotkał się pan Edward Dietrich. Przygotowywał nas do wstąpienia do szarych szeregów. Ale nie doszło do tego ważnego momentu, bo front i znalazłem się w obozie, ale nie będę długo o tym mówił, bo już i w głosie seniora było we wniosku pana prezydenta i państwo wiecie, jak się tam dalej ta moja przygoda społeczna kończyła. No nie kończy się. No zaczęła się od tego spotkania na polanie, a jak do tej pory kończy się tutaj na tej sali. Jest mi niezmiernie przyjemnie, że znalazłem się w takiej sytuacji i że państwo tak wysoko ocenili to. Ale chciałbym jeszcze uzupełnić tylko krótko, że to wszystko, co zrobiłem, to byłoby niemożliwe bez wsparcia dobrych ludzi, którzy wspierali mnie. Nie jestem w stanie wymienić z imienia nazwiska, bo było wiele takich osób. Bez ich obecności, bez tego wsparcia nie byłbym w stanie. Mogę nawet wskazać tutaj te dwie kobiety, które koło mnie siedzą. Pani Ewa i moja żona, która mnie wspiera już ponad 60 lat. Dzięki nim i innym, których trudno wymienić. Władzy? Nie. Jestem szczęśliwy, że właśnie w takiej sytuacji się znalazłem. Dziękuję bardzo wszystkim.